Panie prezydencie, jak pan podsumował swoją część, którą pan zajmuje się osobiście przez te 2 lata i jakie jeszcze wyzwania czekają przed panem na kolejne 2 lata kadencji? No przede wszystkim wszelkie działania, które służyły poprawie sprawności funkcjonowania komunikacji miejskiej, jak i również działań na rzecz tego, aby ta komunikacja była proekologiczna. Po pierwsze, realizacja pierwszej obwodnicy i przebudowa na odcinku Straszewskiego-Dunajewskiego i kontynuacja w latach następnych. Z kolei zakup nowoczesnego taboru tramwajowego 36 Krakowiaków, dziś rozstrzygnięty przetarg na kolejne 50 tramwajów, czyli do 2018 będziemy mieć ponad 100 tych tramwajów. Równocześnie zakup nowoczesnych autobusów, proekologicznych autobusów, bo wszystkie są co najmniej z silnikami Euro 6. Tych autobusów w sumie będzie 188 2016-2017. W tej chwili mamy już 64. W najbliższych dniach kolejne 27. No i najważniejsze to, że w pierwszym półroczu 2017 będzie 20 nowych autobusów elektrycznych. A więc to są te działania, które przynoszą określone efekty dla mieszkańców naszego miasta. Inwestycje związane z Światowymi Dniami Młodzieży, bo rok 2016 właśnie charakteryzował się głównie ukierunkowaniem wszelkich działań na rzecz organizacji tego wspaniałego święta, jak się okazało, bardzo udanego później, prawda, to budowa całego układu komunikacyjnego w obsłudze Centrum Jana Pawła II, łącznie z przystankiem kolejowym Sanktuarium, a więc uruchamiając już element szybkiej kolei aglomeracyjnej. Także działania w innych dziedzinach, bo to poprawa jakości wody, bo przecież w tej chwili pijemy wodę z kranów, jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o jakość w Europie, woda, rozwój sieci centralnego ogrzewania, a przede wszystkim ciepłej wody użytkowej i zamiana piecyków gazowych, co jest bardzo bezpieczne i tanie, z kolei czystość miasta. To są te elementy, na które zwróciliśmy uwagę, w których osiągnęliśmy już standardy europejskie i w związku z tym będziemy kontynuować te działania w następnych 2 latach tej kadencji. Czy coś dodatkowo jeszcze na te 2 lata jest zaplanowane, na te najbliższe 2 lata? No to przede wszystkim najważniejsze inwestycje, bo w tej chwili rozstrzygamy przetargi, jeżeli chodzi o budowę ulicy Gołomskiej, jeżeli chodzi o budowę ulicy Alei 29 listopada, trasy Łagiewnickiej czy tramwaju Krowodża Górka, Górka Narodowa. A więc te zadania to są właśnie najbliższe 2 lata i umowy będą podpisywane w pierwszym kwartale 2017 roku.